czasem wydaje mi się, że się urodziłam nie w tej epoce. Bo nie lubiła tego pałacu. Pieniądze się skończyły po prostu, no nie? Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pam do przodu. Fa? Pam? Pam do przodu. Pam do przodu. Jesteśmy na łódce, na Tamizie. Słuchajcie, jakby ktoś był w Londynie, są teraz łódki, które się nazywają Uber Boat. Tak, Uber, tak jak słyszycie. I to są łódki, tak jakby taksówki, które tutaj pływają. Są stosunkowo tanie w porównaniu do tych statków, które pływają. Kosztują trochę więcej niż przejazd metrem i gorąco polecam. Po prostu rewelacyjna wycieczka. Zapraszam na kolejny dzień w Londynie. Ta wielka 9-milionowa aglomeracja ma bardzo wiele do zaoferowania. Jest tu tak duża różnorodność atrakcji, że myślę, że można zadowolić każdego. Zresztą zobaczcie sami. Chińska dzielnica w Londynie nie jest bardzo duża, ale właśnie bardzo, bardzo popularna. Oczywiście jest tutaj dużo różnych restauracji. Niestety nie jest tanio, ale jest jedno miejsce, gdzie można zjeść tanio. Wtedy niestety będziemy sobie jeść tak jak tutaj ci Państwo, bo take away, czyli danie na wynos, kosztuje 7. To samo danie w środku kosztuje 13,50. We wszystkich pozostałych miejscach no, trudno jest znaleźć coś poniżej 15 funtów. No, nie będę mówić. Zgadnijcie, gdzie ja będę jadła. Dostałam pudełeczko i tutaj każdy sobie sam nakłada. O, jest taki, jak widzicie, bar, gdzie można sobie samemu nałożyć, kto tam co lubi. No i znalazłam sobie piękne miejsce. Proszę bardzo. I będę wcinać. Mam tutaj małe saigonki. Bardzo lubię. Małe samoski. Tak? Zobaczmy, co tu jeszcze mam. Makaron, sos, wszystko sobie nabrałam. I wiecie co? Kiedyś to byłoby mi głupio, że ja siedzę tu, na tym murku, że nie jestem po drugiej stronie, czy tam dalej, gdzie są te wszystkie restauracje. Dzisiaj siedzę z innymi ludźmi, którzy tak jak ja są tu na murku i cieszą się z tego, że mam co jeść, że to jedzenie jest bardzo dobre i smaczne. No i co z tego, że na murku siedzę? To mój wybór. No, dokopałam się tutaj do tego makaronu, słuchajcie, z tym sosem. Wow, no powiem wam, że jest po prostu rewelacyjny. Naprawdę wszystko dobre, wszystko, wszystko. Więc polecam. Chyba zaznaczę pineskę dosłownie.
jeszcze nawet dla mnie zostało siedzenie. Super. To ładuje się. Nie, idę na tamto. To w nierozkładane. Idziemy, idziemy. A dzisiaj Kew Gardens. Kew Gardens to są ogrody botaniczne i szklarnie. Są jeziora, słuchajcie, różne właśnie stawy. Przepiękny jest w ogóle cały ten teren. No pogoda jest, no jaka jest, jak widać. Angielska, chociaż nie pada, to dobrze. Sobie pozwiedzamy. No po prostu chciałam właśnie, układając program tej wycieczki, żeby było takie zróżnicowanie, żeby nie były tylko takie najważniejsze zabytki w centrum miasta. Wiadomo, każdy chce zobaczyć Big Bena i to trzeba zobaczyć. Ale fajnie jest też zobaczyć inne rzeczy. Popatrzcie, jakie piękne kwiaty, kurczę. Słuchajcie, to regeneruje. Tutaj przyjeżdżają Anglicy wielokrotnie. To nie jest miejsce, do którego się przyjeżdża raz. Wielu z nich przyjeżdża tutaj po prostu wielokrotnie z dziećmi. Bilety jak dla nich nie są super drogie. No jak dla nas jest to trochę drożej, bo jakby jak przeliczymy tak jak z polskich pieniędzy, no to jest trochę drożej. Jak ktoś z innych, no to już jest lepiej. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 21 funtów, dla dziecka 9 funtów. Są też zniżki dla seniorów i dla studentów. Warto zabrać ze sobą kartę studencką, jak ktoś ma, i dobrze pamiętać, żeby był paszport czy coś takiego, żeby ewentualnie można było udowodnić wiek dziecka czy to, że jestem seniorem, bo po kimś może nie być widać. Ale powiem wam szczerze, że jak kupowaliśmy bilety, to jedna osoba właśnie nie miała, dziewczyna nie miała po prostu tej, wiecie, jakby legitymacji karty studenckiej, ale pani tam poprosiła o maila do szkoły, ale tak naprawdę jak żeśmy znaleźli maila szkoły, to nawet na to nie patrzała, więc bardziej jej chodziło o to, czy faktycznie chodzisz gdzieś do szkoły. Nikt tutaj nie jest taki właśnie kłopotliwy. Muszę wam powiedzieć, że w Anglii jest bardzo fajnie. Ja już to wspominałam o tym, że ta obsługa jest taka uprzejma. Każdy idzie na rękę, że właśnie, no jeny, no to normalna rzecz, że nie, zapomniałeś, prawda? U nas to zaraz byłby, wiecie, jakiś foch. Potem płaciłam, karta mi nie zadziałała, pieniądze się skończyły po prostu, no nie chciałam głośno mówić i mówię, muszę wziąć drugą kartę, no to wiesz, szukasz tej karty, nikt cię tutaj nie pogania, nikt nie robi jakiś min, że wiesz, no czemu nie miałeś tego wszystkiego gotowego, przygotowanego i tak dalej, ok i no problem, idę zwiedzać. A, właśnie jeszcze powiem, że dzielimy się na grupy, jakby my w tych wszystkich miejscach nie zwiedzamy razem. To, co gdzie musimy z punktu A do B jakby przejść razem, żeby przejechać przez miasto. Natomiast właśnie chciałam, żeby każdy się też czuł swobodnie, żeby miał taki swój czas. Tak więc jak będę nagrywać, to nie dziwcie się, że jestem sama. Więc nie jestem tu sama, oni są, ale każdy w swoim czasie zwiedza to, co chce. Ale ciężkie drzwi. Wow. To był naprawdę dobry pomysł, żeby przyjść tutaj w ten pochmurny i chłodny dzień, bo od razu jak weszłam, jest gorąco. Klimat tropikalny, cieplutko. Pięknie, zobaczcie jakie palmy. Wow. Ale fajnie. Jest troszkę ludzi. Ale nie jest tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. You like it? I co? Myślę, że to był dobry pomysł przyjść tutaj właśnie w taki pochmurny dzień, nie? Dlatego, że ja pamiętam tu z dzieciństwa, kiedy ze szkoły się jeździło do palmiarni, do Poznania albo do innych. Aha.
Zobaczcie na te dzwonki, po prostu. No super. Piękne. Fajne. Nie? Bardzo fajne. Bardzo fajne miejsce, polecam. Taką kolejną rzeczą, którą polecam zobaczyć w Londynie, to jest Hampton Court. I my też mieliśmy w planie, ale dzisiaj jest zamknięty. Tak więc trzeba też sprawdzać, warto sobie właśnie zobaczyć online i właśnie no, nie tylko ile kosztuje bilet, czy zabukować, ale też kiedy jest otwarty. Raz na jakiś czas muszą zamknąć i zrobić tam jakieś prace, albo w niektóre dni są bilety wysprzedane. Tak więc zamiast po prostu, wiecie, w ciemno jechać, to trzeba sobie najpierw sprawdzić. Na uwagę zasługują tutaj nie tylko rośliny, ale też przepiękna konstrukcja tego budynku, więc warto zadrzeć głowę do góry i popatrzeć. Tam u góry widzicie, jest też można przespacerować się górą. Idę na górę. Zobaczcie, jaka jest piękna balustrada. Super. No tutaj niektórym się trochę przyschnęło, tak więc wiecie, no nie da się oszukać natury. I tak dużo osiągnęli, tutaj naprawdę bardzo duże są okazy tych różnych rodzajów palm i różnych innych drzew, które pochodzą właśnie z lasów tropikalnych. O rany, powiem wam szczerze, że duszno tu na samej górze, jest bardzo duszno. A tak więc będę już schodziła na dół. Mamy kolejne schodki. Słoneczko wychodzi i od razu świat inaczej wygląda. Ta palmiarnia tutaj za mną została zbudowana w 1848 roku. Jest tu mnóstwo informacji, jakby chciał tak bardzo dokładnie, to wiecie, pewnie bym musiała zrobić 5 odcinków. Powiem tylko tyle, że Kew Gardens zostały wpisane na listę UNESCO i jest tutaj poza palmiarnią i innymi właśnie takimi zakrytymi i nie obiektami tutaj, dlatego że te rośliny, które tutaj zebrano, niektóre są unikatowe po prostu. Anglicy w swoim czasie właśnie kultywowali tą botanikę, tak? Byli fascynatami botaniki, a sprowadzali z różnych krajów przeróżne gatunki roślin i po prostu je hodowali, sprawdzali, czy tutaj rosną dużo rzeczy. Muszę wam powiedzieć, że rośnie w Anglii dosłownie pod gołym niebem. Tak więc nam Anglia się zawsze kojarzy z takim zimnym klimatem, a tak naprawdę rzecz biorąc w większości Anglii jest cieplej niż u nas w Anglii. U nas w Polsce. I rosną na przykład juki czy niektóre gatunki palm normalnie w ogródkach pod domami. Ale właśnie ludzie bogaci, którzy mieli pieniądze, ale także wykształcenie, byli właśnie fascynatami, sprowadzali różne gatunki roślin, krzewów, drzew. I to dzisiaj w tych ogrodach widać. Tych ogrodów jest dużo tutaj, nie tylko w Londynie, ale w całej Anglii i dużo innych rzeczy. Tak więc polecam, żeby mieć ze sobą mapę. Obszar jest ogromny tutaj, nawet bym powiedziała, że chyba w cały dzień, jakby się chodziło cały dzień, to trudno by było wszystko zobaczyć. Ja chcę zobaczyć też tutaj pałac. Jest tutaj jeden z królewskich pałaców, najmniejszy z pałaców królewskich. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał w środku. Dookoła jest tutaj piękny park i zobaczcie, tu wszędzie sobie można chodzić, nie tylko po wyznaczonych ścieżkach, ale wszędzie po prostu. I zatrzymałam się tutaj przy tej choince, normalnie wow,
No już tam ktoś na pewno, o to świerk czy choinka, świerk czy sosna, a to ani świerk, ani sosna, bo to nie wiadomo jaki to jest gatunek drzewa iglastego. Normalnie z bliska to wygląda, słuchajcie, jak jakieś sztuczne, te sztuczne choinki, co można sobie kupić. Zaczyna kwitnąć bez, a tutaj bluebells. One rosną tutaj naturalnie też w lasach. Te są wyjątkowo dorodne. Wizyta w Londynie nie byłaby pełna bez zobaczenia przynajmniej jednego królewskiego pałacu. Jest ich dużo, tak więc nie tylko Buckingham Palace jest, pałac Buckingham, mówiąc ładnie po polsku, jest królewskim pałacem. Tych pałaców jest znacznie więcej. Nawet królowa Elżbieta, ona w pałacu Buckingham bardzo rzadko tak naprawdę przebywała, bo nie lubiła tego pałacu. Chętniej była w Windsor, a już najchętniej w swoim pałacu w Szkocji. Tutaj dzisiaj zobaczymy najmniejszy z królewskich pałaców. W tym pałacu urzędował król Jerzy III i do XIX wieku była to jego oficjalna rezydencja. Popatrzcie, jak ładnie są ubrani. Tutaj oni witają wszystkich, którzy przychodzą. Zaraz spróbuję z nimi pogadać. Mam nadzieję, że nie są nieśmiali. Hello. Hello! Wow, look at you! Beautiful! Ta miła pani powiedziała mi, jakie są zasady w środku, tak więc nie wolno używać flesza po prostu, ale można robić zdjęcia, można robić filmy i nie można jeść w środku. No, tyle. Dziękuję. Thank you so much. Thank you. W wielu angielskich pałacach i zamkach są właśnie takie przebieralnie, takie skrzynie lub wieszaki, gdzie możesz sobie wybrać po prostu coś i wiecie, dzieci się przebierają i mają po prostu dużo zabawy. A ja jestem jak dziecko, więc też się pobawię. No i jak myślicie, pasuje mi? Czasem wydaje mi się, że się urodziłam nie w tej epoce. Powiem wam trochę na temat króla Jerzego. Tutaj jesteśmy w pierwszym pokoju, który wydaje się taki dziwny, nie? Co to są te tutaj manekiny? Otóż to jest figura króla III. Z królową Charlotte mieli aż 15 dzieci. I tutaj po kolei są ich imiona ustawione tak, jak się rodziły. Ten mały dom oczywiście był za mały, tak więc król był tak sprytny, że te dzieci robił, ale wcale z nimi nie mieszkał. Większość z nich mieszkała właśnie w Buckingham Palace albo w Windsor Castle. Rany, jakie tam fajne. O, tu jeszcze mała Amelia. Proszę bardzo. A tam piękne ogrody za oknem. Zdecydowanie jest to jeden z najbardziej skromnych pałaców, jakie widziałam tutaj w Londynie. Mówię, tak jak nikt nie widział, to będzie się podobało. Jak ktoś widział jakiś inny, to może być trochę rozczarowany. Każdego dnia o 16 robią tutaj taką wycieczkę po miejscach, które nie są dostępne. Idą na strych, takie właśnie, wiecie, za kulisami. Codziennie o 16. To dodatkowo kosztuje 5 funtów, ale no 5 funtów to nic, tak więc warto skorzystać. Ten miły pan tutaj też udziela fajnych informacji. Zobaczcie, jak jest pięknie ubrany też. Tu opowiedział mi historię o królowej Charlotte, jak umarła, bo ona właśnie w tym miejscu, na tym siedzeniu umarła.
w swojej sypialni. I wiecie, no uczcie się języków, no bo można wtedy korzystać, tyle wam powiem. No i głosu mi zabrakło. Chciałam powiedzieć, że super jest, właśnie fajnie jest z nimi porozmawiać. Oni zresztą sami zagadują, pytają się, czy ci się podoba, czy masz jakieś pytania. Opowiadają całą tą historię bardzo ładnie. Uwaga, bo tutaj musi mi się minąć na schodach. Oh, and there is my lady from the door. I was just saying how lovely you all are. Oh, thanks. Thank you. Because I spoke to your colleague downstairs. Yeah. Come on. Hello. Moja pani z drzwi. Fajne. Ostatnie piętro przede mną. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego łóżka z tej epoki są takie małe, te wszystkie właśnie w zamkach i pałacach? Dlatego, że kiedyś ludzie spali na siedząco. Oni wierzyli, że po prostu jak się położysz, to coś tam, no, umrzesz, nie? Tak więc spali praktycznie na siedząco. No fajnie, powiem wam szczerze, ale chyba dla mnie najfajniejsze było to rozmawianie właśnie z tymi, którzy tutaj pracują. Niesamowite to jest w Anglii. Z każdym pogadasz od razu o życiu, to, tamto, z tą dziewczyną żeśmy porozmawiały. Ona przyjechała z Hongkongu 6 miesięcy temu. I mówi, no oczywiście podoba jej się, porozmawialiśmy właśnie o tym, jak inni są Anglicy, jak inaczej się tutaj żyje, ten spokój. Ona mówi, tam w Hongkongu oni wszyscy po prostu pędzą. Jest taki, wiecie, właśnie jak wszyscy pędzą, to ty też pędzisz. Jakby jest coś w tym takiego, prawda? A jak mieszkasz wśród takich ludzi, którzy są spokojni, to też tak powoli spowalniasz. Jak jesteś między ludźmi, którzy są mili, też jesteś milszy. A jak jesteś wśród ludzi agresywnych, to wręcz musisz być agresywny, bo po prostu inaczej ci ludzie zjedzą. Tak więc to, gdzie się mieszka, w jakim otoczeniu, jest bardzo ważne. Jeszcze tylko jedna rzecz chciałam powiedzieć odnośnie króla Jerzego III. Dzisiaj mówi się już o tym głośno, że król Jerzy był chory psychicznie. Ostatnie lata spędził po prostu zamknięty, tak naprawdę rzecz biorąc. Cieszę się, że się o tym mówi. Moim zdaniem ciągle za mało mówimy o zdrowiu psychicznym. Ono dotyka wszystkich, a muszę wam powiedzieć, że w arystokracji było to bardzo powszechne. Prawdopodobnie związane jest to z tym, że jednak no, ta krew nie była wystarczająco dobrze, wiecie, jakby pomieszana. Tak bardzo tą swoją królewską, arystokracką krew chcieli zatrzymać, że często kuzyn z kuzynką, prawda, wychodzili za mąż, a to, jak wiemy, nie jest dobre dla genetyki. W każdym pałacu był oczywiście ogród warzywny, ogród, gdzie uprawiano zioła. Fajnie teraz, że wszędzie kultywują to i chcą oddać, jak faktycznie to wyglądało, że nie, wiecie, plac, w którym powiedzą, tu był kiedyś ogród, tylko naprawdę uprawiają te warzywa i starają się też uprawiać je według tych technik stosowanych kiedyś w przeszłości. Ta roślina, wiecie co, jakby ktoś nie wiedział, nie wiem jak ona się nazywa po polsku, ale my nazywamy to magi. To po prostu pachnie dosłownie tak jak magi, można dać do zupy i nie trzeba dawać tej magi w płynie. Jak tutaj będziecie, to koniecznie zajrzyjcie też do królewskiej kuchni, która znajduje się w budynku zaraz obok. Ze względów bezpieczeństwa w pewnym okresie przestano robić kuchnię w tym samym budynku, w którym król, królowa czy jakieś inne ważne osoby mieszkały, ze względu na ryzyko pożaru, tak więc kuchnie znajdowały się gdzieś obok. Tutaj mi pan mówi, co pół godziny jest tutaj darmowy przewodnik. No niestety tylko po angielsku, więc raz jeszcze, uczmy się języków. No niestety, no kuchni nie pooglądam, bo okazuje się, że można właśnie wejść tylko wtedy, kiedy jest jakby ten przewodnik. Co pół godziny można wejść. No, a my umówiliśmy się na drugą, że już po prostu zbieramy się przy wejściu i wychodzimy, tak więc spóźniłam się dosłownie parę minut, no szkoda.
No, co tam? Macie już plan? Chyba. No. Dużo chodzenia będzie znowu. Była to oficjalna rezydencja króla Jezus Maria. Dobra, jeszcze raz. Ci ludzie, którzy tutaj ćwiczą, słuchajcie, nie robią tego dla przyjemności ani dla pieniędzy. Chcą zwrócić uwagę. Tutaj jest taka akcja. Chodzi o to, że w Chinach niestety wiele osób sprzedaje swoje organy dla pieniędzy. Są osoby też niektóre porywane tylko po to, żeby po prostu wyciąć wszystko, co mają, wiecie, zdrowe, młode osoby, także dzieci. I tutaj na przykład jest na ulotce, ile pieniędzy płacą za na przykład wątroba 110 tysięcy funtów, nerki 60 tysięcy funtów.